Siemano, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Jeśli jeszcze go nie subskrybujecie, to zachęcam, aby właśnie kliknąć ten czerwony przycisk, aby zostać ze mną na dłużej, żeby być z moimi filmami na bieżąco. A my przechodzimy do tematu dzisiejszego filmu, w którym omówimy sobie 10 zapachów, tym razem dla kobiet. Będzie to 10 zapachów świeżych, unikatowych, nietypowych, tak jak był to film poprzedni, z męskimi, świeżymi, nietypowymi zapachami, tym razem w wersji dla kobiet. Więc jeżeli temat tego filmu Was interesuje, to zachęcam, aby zostać ze mną dalej. Dla osób, które jeszcze nie widziały tego filmu o 10 zapachach męskich świeżych, to tutaj wyskoczy Wam odnośnik u góry, możecie sobie kliknąć, nadrobić zaległości, a my nie przedłużajmy tego filmu i zaczynamy od pierwszego zapachu damskiego. Pierwszy zapach, jaki sobie omówimy, będzie od marki Lalique. Zapach nazywa się Perles de Lalique i jest naprawdę niesamowite. W moim odczuciu, jeśli go wącham, ma on taki charakter lekko ziemny, bardzo mocno pudrowy, lekko taki suchy w odbiorze, delikatnie kwiatowy. Ma w sobie naprawdę takie niesamowite, bardzo delikatne, a jednocześnie intensywne nuty, które są bardzo mocno wyważone. Wszystkie te nuty zawarte w tym zapachu pachną, można powiedzieć, na równi. Zapach jest naprawdę nieziemski, bardzo mi się podoba. Przyznam szczerze, że ja sam używałem tego zapachu, mimo że jest to zapach dla kobiet, ponieważ jest to zapach tak nieoczywisty, że śmiało panowie, którzy lubią tego typu zapachy, mogą go nosić. A co znajdziemy w składzie? W nucie głowy tego zapachu znajdziemy różę, w nucie serca znajdziemy pieprz, irys i nuty pudrowe. Tutaj jest właśnie ten irys, który daje taki efekt nie dość, że pudrowości, to jeszcze właśnie takiego trochę suchego aromatu i dodatkowo jeszcze zostało to wzbogacone o nuty pudrowe, czyli tak jakby można powiedzieć zwielokrotnioną siłą. W nucie bazy natomiast patchouli, mek dębowy, wetyweria, korzeń irysa i drzewo kaszmirowe. W nucie bazy znajduje się też korzeń irysa, który ma dodatkowo właśnie wzmagać tą pudrowość tego zapachu i przez mek dębowy ma ten zapach być takie właśnie odczucie lekko ziemne, lekko takie trochę można powiedzieć wilgoć. Zapach naprawdę ciekawy, bardzo go polecam. Kolejne dwa zapachy będą od marki Dolce & Gabbana. Pierwszy z nich to oczywiście wszystkim znana Dolce Gabbana Light Blue. Jest to zapach bardzo popularny, ale w dalszym ciągu niewielka liczba kobiet wybiera ten zapach do swojej kolekcji. Dlatego trafił on do mojego zestawienia tych właśnie nietuzinkowych, nietypowych i ciekawych zapachów. Ja wąchając ten zapach, w pierwszej nucie czuję właśnie mocne cytrusy w połączeniu z słodyczami. Więc ja czuję, można powiedzieć, takie cukierki cytrynowe albo jakieś ciasto cytrynowe. Dzieje się to za sprawą nut kwiatowych, które zawarte są w tym zapachu, które troszeczkę jakby osładzają tą cytrynę i dodatkowo dają jej troszeczkę takiej elegancji. Więc zapach Dolce Gabbana Light Blue będzie dla osób, które lubią świeże zapachy, a przede wszystkim bardzo kobiece, ponieważ ten zapach jest kobiecy, a jednocześnie bardzo cytrusowy. Zapach ma prawie 20 lat, więc myślę, że warto go wypróbować na sobie. Przyznam szczerze, że nie wszystkim osobom on się podoba, chociaż jest bardzo popularny. Nazwa tego zapachu, można powiedzieć, jest znana każdemu. Natomiast w dalszym ciągu mała liczba osób wybiera ten zapach. W nucie głowy znajdziemy sycylijską cytrynę, jabłko, cedr i dzwonek. Natomiast w nucie serca znajdziemy bambus, jaśmin, białą różę. Tutaj właśnie są te składniki, które troszeczkę jakby osładzają trochę tą taką kwaśną i mocno aromatyczną cytrynę. Natomiast w nucie bazy znajdziemy cedr, piżmo i bursztyn, czyli nuty również ocieplające ten zapach. Bardzo ciekawa propozycja, myślę, że warta uwagi. Pędźcie do perfumerii, przetestować to koniecznie, bo naprawdę warto. Ten drugi zapach od marki Dolce Gabbana to L'Imperatrice, czyli zapach cesarzowej z francuskiego. Można powiedzieć, że jest to bardzo owocowa kompozycja. Nie wiem, czy pamiętacie, ale swego czasu marka Dolce Gabbana wypuściła taką serię kilku zapachów. Każdy z nich miał swój numer i tam wśród nich był właśnie L'Imperatrice, natomiast później ta kolekcja została, można powiedzieć, wycofana z obiegu, ale zapach L'Imperatrice został już bez numeru 3 pod samą nazwą L'Imperatrice. Ten zapach będzie naprawdę
bombą orzeźwienia, ponieważ jest mocno orzeźwiający, ale jednocześnie można powiedzieć na tym samym poziomie bardzo mocno owocowy. Więc jest to świeży zapach, ale owocowy. Często owocowe zapachy są bardzo słodkie, natomiast w tym wypadku mamy do czynienia z mega eksplozją orzeźwienia. W nucie głowy znajdziemy orzeźwiającą właśnie truskawkę oraz arbuz. Zapach ten jest bardzo mocno arbuzowy. Jeżeli go powąchamy, to w pierwszej nucie dosłownie czujemy bardzo fajną, orzeźwiającą nutę arbuza. W nucie serca znajdziemy różę damasceńską, różową piwonię, magnolię oraz cyklamen. Ta róża damasceńska oraz piwonia bardzo fajnie komponują się z tym arbuzem i tą truskawką na początku. Naprawdę robi to wrażenie, fajnie to się uzupełnia i naprawdę mega ładnie to wszystko pachnie. W nucie bazy znajdziemy sandałowiec, piżmo, dymne nuty drzewne. W głównej mierze czuć właśnie arbuz, to jest w ogóle coś, co się wysuwa na pierwszy plan. Troszeczkę później właśnie czujemy tą różę i piwonię, która bardzo ładnie koresponduje z tym arbuzem. Zapach naprawdę ciekawy, warta propozycja poznania, bardzo łatwo dostępny, także myślę, że śmiało możecie zainteresować się tym zapachem. Kolejny zapach będzie od marki Guerlain, nazywa się Mandarin Basilic. Tutaj mamy bardzo mocno orzeźwiającą kompozycję, już jak sama nazwa wskazuje, mandarynka w połączeniu z bazylią. Jest to, można powiedzieć, taka bardziej kobieca wersja zapachu Terre d'Herme, który omawiałem w poprzednim filmie. Zapach się nazywał Mandarin Ambry. Tamten był bardziej gorzki, bardziej taki koloński, typowo można powiedzieć takim podchodzący trochę pod męskie zapachy. Natomiast propozycja od Guerlain jest taką nutą bardziej kobiecą. Bardzo mocno orzeźwiająca woda. Jest ona dosyć trwała jak na tak orzeźwiające zapachy i naprawdę po rozpyleniu tego zapachu czujemy mocną woń orzeźwienia mandarynek w połączeniu później właśnie z nutami takimi bardziej zielonymi, troszeczkę nuty herbaty i połączenie bazylii. W nucie głowy znajdziemy klementynkę, gorzką pomarańczę, kwiat pomarańczy, zieloną herbatę oraz bluszcz. W nucie serca znajdziemy bazylię, mandarynkę ponownie, rumianek oraz piwonię, natomiast w nucie bazy znajdziemy drzewo sandałowe i bursztyn. Bardzo orzeźwiająca kompozycja, bardzo cytrusowa kompozycja. Fajnie jest się taką wodą odświeżać na lato, na wakacje. Mega ciekawa kompozycja, na pewno w jakimś stopniu nietuzinkowa, więc warto wybrać się do perfumerii i przetestować na sobie tę propozycję. Generalnie całą serię Aqua Allegoria polecam na lato. Mega orzeźwiające zapachy, natomiast mój numer jeden z Aqua Allegoria to oczywiście mandarynka i bazylia. Dlatego znalazł się w tym zestawieniu. Kolejny zapach będzie z wyższej półki cenowej, ale jest naprawdę godny uwagi. Będzie to zapach od marki Tom Ford. Zapach się nazywa Soleil Blanc. Wersja wody perfumowanej. Jest jeszcze wersja wody toaletowej, ale ona jest bardzo delikatna. Więc jeżeli mamy już wydać większe pieniądze na tego typu zapach, myślę, że warto wybrać tutaj wodę perfumowaną. Tom Ford ma bardzo proste flakony, a jednocześnie widać w nich taką elegancję, widać w nich taką bardziej już niszową wersję, także myślę, że zapach jest ciekawy. Po powąchaniu tego zapachu pierwszy raz miałem odczucia takiego, jakbym znalazł się na jakichś wakacjach, ponieważ jest to zapach, który daje nam troszeczkę takiego wydźwięku lekko kokosowego, daje nam efekt taki, można powiedzieć, bardzo przytulny, bardzo zwiewny. Jest to zapach taki, można powiedzieć, powietrzny, jednocześnie czuć trochę cytrusów, trochę kwiatów, efekt wakacji, czyli ciało posmarowane jakimś balsamem do opalania, który ma swój taki bardzo specyficzny zapach. Do tego czuć trochę taki powiew morza, do tego czuć oczywiście jakieś kwiaty, jakieś rośliny. Bardzo ciekawa kompozycja. Jeśli chodzi o nutę głowy tego zapachu, to znajdziemy pistację, bergamotkę, kardamon i różowy pieprz. W nucie serca będzie to tuberoza, kwiat ylang ylang i jaśmin. W nucie bazy znajdziemy natomiast wspomniany wcześniej przeze mnie kokos, bursztyn, fasolę tonka oraz żywicę benzoesową. Zapach jest naprawdę niesamowity. Pięknie pachnie, bardzo mocno jest otulający.
ciekawa kompozycja, śmiało przetestujcie go najpierw na sobie, ponieważ cena tego zapachu jest zdecydowanie wyższa niż zapachy, które dzisiaj Wam omówię. Także jeżeli zainteresował Was ten zapach, to śmiało zapraszam do perfumerii. Jesteśmy już w połowie omawianych zapachów, więc kolejnym, szóstym zapachem tym razem będzie oczywiście damska wersja zapachu Issey Miyake Low Dissey Pure. Woda perfumowana, zapach bardzo mocno orzeźwiający, eksplozja orzeźwienia, wodospad, ale tym razem w wersji dla kobiet. Jeśli oglądaliście moje poprzednie filmy, takie jak 10 świeżych zapachów dla mężczyzn, bądź denko zapachowe, które Wam się tutaj oczywiście wyświetli, dobrze wiecie, że zapach Issey Miyake Low Dissey Pure Homme jest dla mnie jednym z lepszych zapachów świeżych, którego na dany czas używałem. Mimo że jestem zwolennikiem ciężkich, orientalnych zapachów, to zapach Issey Miyake Low Dissey Pure Homme skradł moje serce. Wersja dla kobiet różni się troszeczkę od wersji męskiej. Wersja kobieca jest bardziej wodna, bardziej taka morska i dodatkowo mamy ten efekt białych kwiatów. Zapach jest mocno orzeźwiający, niesamowity, także śmiało można go wytestować. Oczywiście osoby, które nie za bardzo lubią takie, można powiedzieć, powietrzne, morskie zapachy, niekoniecznie przypadnie im do gustu. Natomiast warto go sprawdzić na swojej skórze, ponieważ te nuty morskie bardziej uciekają i zostaje bardzo przyjemna, orzeźwiająca, kwiatowa kompozycja na skórze. W nucie głowy tego zapachu znajdziemy właśnie nuty morskie, tak to się po prostu nazywa. Natomiast w nucie serca znajdziemy lilię, jaśmin, kwiat pomarańczy i różę damasceńską. W nucie bazy znajdziemy natomiast ambrę i drzewo kaszmirowe. Czyli zapach będzie bardzo mocno otulający, bardzo mocno taki kwiatowy, a na samym początku mocne orzeźwienie. Warto przetestować, zapach jest dość łatwo dostępny, także proszę bardzo. Szykujcie się, bo teraz Wam wystrzelę mega petardę. Mianowicie zapach od marki Kenzo. Zapach się nazywa Le Monde est Beau, czyli świat jest piękny, z tego co udało mi się przetłumaczyć. Bardzo ciekawa, bardzo ziołowa, bardzo kwiatowa kompozycja, która po prostu rozwali Wam mózg, ponieważ nuty, jakie znajdują się w tym zapachu, wcale nie wskazują na to, jak ten zapach pachnie. Na razie nie powiem Wam, czym on pachnie, przeczytam Wam nuty zapachowe i Wy sobie wyobrazicie, czym ten zapach może pachnieć na podstawie mniej więcej nut, a później powiem Wam ja, czym ten zapach dla mnie pachnie i dla większości osób, którym go pokazywałem. W nucie głowy znajdziemy bazylię, czarną porzeczkę, mandarynkę oraz magnolię. W nucie serca znajdziemy wiciokrzew, kwiat japońskiej wiśni, jaśmin oraz irys. W nucie bazy natomiast znajdziemy jeżynę, wetiwerię, cedr, drzewo sandałowe oraz fasolę tonka. Składniki można powiedzieć całkiem zwyczajne. W nucie głowy cytrusy, w nucie bazy trochę nut ziołowych, kwiatowych. Natomiast w nucie bazy typowe utrwalacze w postaci drzewa sandałowego, fasoli tonka. Ten zapach po rozpyleniu nie każdemu się spodoba. Natomiast po dłuższej chwili ten zapach przywołuje niesamowite chwile z naszego życia bądź dzieciństwa. W moim wypadku jest to dzieciństwo. Mianowicie jest to zapach szypułki, gałązki od pomidora. Jeżeli weźmiecie sobie pomidora, który ma to zielsko u góry przyczepione, odczepicie to i potrzecie to w dłoniach, bądź na tych pomidorkach sherry, które są na gałązce. Weźmiecie, oderwiecie pomidorka i potrzecie tą gałązkę od pomidora i powąchacie swoje palce, bądź właśnie tą gałązkę, to w pierwszej nucie ten zapach tak pachnie. Jest to dla mnie zapach dzieciństwa, ponieważ w dzieciństwie zawsze zaglądałem do szklarni, gdzie rosły pomidory i w całej szklarni pachniało właśnie tymi gałązkami od pomidorów. Zapach dla mnie bardzo przyjemny, ponieważ kojarzy mi się z moimi dziecięcymi latami. W późniejszej nucie zapach jest ten już bardziej orzeźwiający, bardziej kwiatowy, ale myślę, że dla samego faktu, że można się zawsze fajnie pochwalić w towarzystwie. Słuchajcie, mam perfumy o zapachu gałązki od pomidora. Myślę, że na pewno wywołacie w towarzystwie
ciekawość. Na pewno dostaniecie dodatkowe pytania na temat tego zapachu. Myślę, że kompozycja naprawdę warta uwagi. Z tego co wiem, już troszeczkę jest ciężko dostępna, ale śmiało jak poszukacie, myślę, że znajdziecie. Numer 8 na naszej liście to marka Balenciaga. Zapach się nazywa Flora Botanica. Oczywiście zdjęcie dla Was, żebyście mogli sobie zobaczyć. Jest to zapach naprawdę nietuzinkowy, bardzo specyficzny, bardzo mocno zielony. Jeśli nie wiecie, czym są zielone zapachy, to zachęcam, aby kliknąć u góry w odnośnik. Wyskoczy Wam film, w którym mówiłem o głównych rodzinach zapachowych. Także śmiało klikajcie, żeby nadrobić zaległości. A my wracamy do zapachu Balenciaga. Zapach mocno zielony, lekko drzewny, złagodzony lekką nutą kwiatu. Bardzo nietypowa kompozycja. Przyznam Wam szczerze, że jest to zapach, który spodobał mi się od pierwszego psiknięcia. W nucie głowy znajdziemy miętę, więc zapach jest bardzo mocno orzeźwiający. Natomiast później troszeczkę ta mięta już uchodzi, ponieważ z nuty głowy najszybciej ulatują składniki. W nucie serca znajdziemy różę, która nam będzie delikatnie łagodziła ten zapach. Dalej mamy goździk, ale nie kwiat goździka, tylko samą tą roślinę. Konopie indyjskie. W nucie bazy znajdziemy wetywerię, która jest taka mocno wytrawna, bardzo można powiedzieć trawiasta, oraz bursztyn. Bardzo ciekawa kompozycja, typowo zielony zapach, więc można śmiało zainteresować się, jeżeli lubicie takie zielone, orzeźwiające, trawiaste zapachy. Zapach ten nada się przede wszystkim na co dzień. Myślę, że na wszelkiego rodzaju wieczorowe wyjścia niekoniecznie będzie to dobra kompozycja, ponieważ nie ma w nim eleganckich nut, ale na co dzień śmiało można wybierać ten zapach. Przedostatnia i ostatnia propozycja będą należały do marki Hermès. Z marką Hermès już mogliście spotkać się u mnie na kanale, mianowicie w filmie o 10 męskich świeżych zapachach. Pierwsza woda od marki Hermès jest to En Jardin sur le Nil, czyli można powiedzieć ogrodę Nilu. Bardzo elegancka, świeża, lekko zielona kompozycja. Myślę, że ten zapach nie tylko na co dzień, ale na wyjścia eleganckie również się nada, ponieważ marka Hermès tworzy takie bardzo wyrafinowane kompozycje. Z tej serii ogrodów Hermès jest kilka, natomiast moim ulubionym są oczywiście ogrody Nilu. W nucie głowy znajdziecie grapefruit, zielone mango, pomidor oraz marchewkę. W nucie serca znajdziemy lotos, pomarańcze, hiacynt, piwonie. W nucie bazy natomiast piżmo, irys, kadzidło, labdanum oraz cynamon. Bardzo aromatyczna kompozycja, bardzo orzeźwiająca. Za sprawą tych cytrusów oraz owoców słodkich, które znajdują się w nucie głowy. Później przechodzi nam to w takie ciepłe, bardzo mocno eleganckie kompozycje w postaci kwiatów. Bardzo lubię zapach hiacyntów, mają dość duszący aromat, natomiast myślę, że w tak orzeźwiającym zapachu świetnie się sprawdzają. Nuta bazy natomiast da nam troszeczkę takiego drzewnego aromatu, lekko pudrowego, ponieważ znajduje się tam irys. Bardzo ciekawa kompozycja, można powiedzieć, że jest to taki zielony zapach, ale delikatnie pudrowy, lekko taki wyciszony, nie jest takim agresywnym, można powiedzieć, zielskiem, tylko taką fajną, wyrafinowaną, mocno elegancką kompozycją. Dlatego myślę, że warto odwiedzić perfumerię i przede wszystkim poznać całą gamę ogrodów od marki Hermès, a przede wszystkim zapach ogrodów Nilu. Myślę, że będzie Wam się on naprawdę podobał. Ostatni zapach, jak wcześniej wspomniałem, również należy do marki Hermès. Tym razem mamy do czynienia z zapachem Eau Rhubarbe Écarlate. Jest to zapach, można powiedzieć, jak już sama nazwa wskazuje, z francuskiego, woda rabarbarowa. Bardzo fajna kompozycja, mocno czuć rabarbarem. Bardzo często mylony z drugim zapachem, o którym powiedziałem dzisiaj w filmie, czyli o zapachu Dolce & Gabbana L'Imperatrice, ponieważ tam jest on mocno arbuzowy, nie rabarbarowy. Natomiast tutaj Wam przedstawiam wersję takiego szlachetnego rabarbaru. Nie jest to taki typowo kwaśny, mocno rabarbarowy zapach, ponieważ jest to marka Hermès, czyli daje nam tutaj bardzo taką elegancką wersję. Jest to woda kolońska. W poprzednim filmie mogliście zobaczyć wersję Eau de Mandarine Ambrée, czyli kolońską wersję, bardzo delikatną kompozycję, bardziej gorzką, ale w głównej mierze z mandarynki. Ta propozycja również jest uniseksowa, natomiast myślę, że bardziej spodoba się ona kobietom, dlatego umieściłem ją w tym filmie. Jest naprawdę bardzo fajną
propozycją na lato, na co dzień, mocno taka orzeźwiająca. Jeżeli lubicie zapach rabarbaru, czy lubicie po prostu jeść rabarbar albo ciasto rabarbarowe, myślę, że jest to zapach dla Was. Tak samo jak w poprzedniej wersji wody kolońskiej od marki Hermé, od Mandarin Ambry, tam były również 3 składniki i tutaj znajdziemy również 3. W nucie głowy znajdziemy wspomniany przeze mnie rabarbar, w nucie serca czerwone jagody, które nadadzą troszeczkę słodyczy temu zapachowi, ponieważ rabarbar jest bardzo kwaśny, i w nucie bazy znajdziemy białe piżmo dla utrwalenia tej wody kolońskiej, ponieważ jak wiecie, wody kolońskie dość szybko ulatują ze skóry, natomiast jeżeli są fajnie utrwalone, to myślę, że bardzo delikatnie pachną, ale długo na skórze. Jeżeli będziecie mieli możliwość przetestowania tego zapachu w perfumerii, to śmiało, z czystym sumieniem polecam. Tak jak w poprzednim filmie, przyszedł czas na moje top 3 z tych wszystkich 10 zapachów świeżych, damskich, o którym Wam dzisiaj poopowiadałem. Miejsce trzecie dostaje zapach od marki Hermé, Un Jardin sur le Nil, czyli Ogrody Nilu. Bardzo ciekawa, elegancka, świeża kompozycja. Miejsce drugie dostaje marka Lalique, Perles de Lalique, czyli Perły Lalika. Piękna kompozycja, bardzo taka niespotykana, można ją podciągnąć śmiało pod niszową. Numer 1, oczywiście mój ukochany Tom Ford, Soleil Blanc, woda perfumowana. Świetna kompozycja, kojarząca mi się z wycieczkami, kojarząca mi się z latem, kojarząca mi się ze spędzaniem czasu nad przepięknym, czystym morzem, także myślę, że kompozycja też bardziej podświadomie na mnie działa. Dlatego zapach Soleil Blanc został mój numer 1. No dobrze, moi drodzy, to wszystko, co przygotowałem dla Was na dzisiaj. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Myślę, że przedstawiłem Wam ciekawe kompozycje, które są dość łatwo dostępne. Myślę, że nie będziecie mieli problemu ze znalezieniem tych pozycji w internecie. Wszystkie omawiane przeze mnie zapachy znajdziecie w opisie filmu na dole, także śmiało możecie zerknąć w opis, jeżeli zapach jakiś Wam się spodobał. Możecie skopiować, wkleić w wyszukiwarkę i poszukać, gdzie można dostać dany zapach. Standardowo pytanie do Was, na które chciałbym, abyście odpowiedzieli w komentarzu pod filmem na YouTube. Napiszcie w komentarzu, które z wymienionych przeze mnie zapachów już znacie, które z wymienionych zapachów dopiero może poznacie. Będzie mi bardzo miło czytać takie komentarze, ponieważ przedstawiłem Wam ciekawe kompozycje. Mam nadzieję, że części z Was są już znane, części z Was już używane. Napiszcie Wasze odczucia na temat tych zapachów, dajcie wskazówkę innym, którzy odwiedzą ten film i będą szukali w komentarzach ciekawych opinii. Także śmiało możemy się wymieniać tutaj opiniami, więc napiszcie Wasze odczucia na temat używanych tych zapachów. A jeżeli któregoś zapachu nie znacie, to zachęcam, aby napisać w komentarzu, jaki zapach przetestujecie przy następnej wizycie w perfumerii. Standardowo, jeżeli film się podobał, to dajemy łapę w górę, klikamy subskrypcję na dole, aby być z moimi filmami na bieżąco. Nie pozostaje mi nic innego, jak się z Wami pożegnać. Życzę Wam cudownego dnia bądź wieczoru, w zależności od pory, w której to oglądacie, i widzimy się w kolejnym filmie. Także na razie i cześć!